Hej, hej. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób wylądowałem z Filipą w podziemiach, to zdecydowanie odsyłam do playlisty, która znajduje się w prawym górnym rogu. Przynajmniej zawsze staram się o tym pamiętać. Może mi czasami coś umknąć, ale chyba nie tym razem. Badamy Elfie Ruiny. To jest miejsce, w którym teoretycznie moglibyśmy znaleźć słoneczny kamień. Oż ty w mordę. Golem. Ale go spowolniła. Nie potrzebujemy zbierać tu obrażeń. Załatwione. Rzadko wypada z tych golemów coś ciekawego. Zjedzmy coś sobie, póki nie muszę zażywać eliksirów. No, jedzenie się przydaje. Tam też są jakieś skrytki, no kiedyś, kiedy indziej, przy okazji. Dobrze by byłoby zwiedzić te ruiny, coś mi mówi. Okay. Spójrz na to. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda, jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Jezu, ostro się cięła, co? Znaczy, widzi dosyć dobrze. Nie kontury, ale wszystko. Zapraszam. Musi jakieś zaklęcie być w tą opaskę wplecione czy coś, bo to ta opaska się świeci, tak? Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu dzikiego gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co?
Idziemy? Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watahy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Prawidłowo tu wszyscy kombinują. Dobra, napijmy się tego kota. Rozejrzę się tu jeszcze. Tam jakaś brama, ale zamknięta. Elfickie symbole. No dobrze, Filipa, prowadź. Pójdziemy najkrótszą ścieżką. Najwyraźniej. Nic tu nie mijamy, nic tu nie tracimy? Chyba nie. Kolejne przejście zburzone. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Nie, mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. To tak się zabawimy. Cholerny świat. To akurat teraz by się przydało tego kota zrzucić, co? Skoro te światła tutaj tak ładnie nam... świecą. Dobrze, niech będzie baba cmentarna. I niech będzie kuroliszek. Przypuszczam, że wszystkie zwierciadła powinny świecić w ten kamień na górze. Lubię takie zagadki. Cholera, jak tam wejść? Bo najwyraźniej nie wszędzie się da, co? Dobra. Zobaczymy, w jaki sposób można te zwierciadła przestawiać. Na pewno można tu wyjść. O cholera. Przestraszyłby mnie, gdybym się go nie spodziewał. Ciągle atakował, nie chciał przestać. Tak podejrzewałem, że tu się może jakaś paskuda skrywać. Dobra. Czyli kamień jest źródłem światła? Dobrze myślę? W sposób więcej luster świeci, nieprawdaż? Musiał zwiększyć dystans, żeby to dokładniej zobaczyć. Dobra. No tu się nie dostanę na pewno. To trochę ogranicza możliwości kombinowania. Zdaje mi się, że tam na górę będę w stanie wejść. Skrzynia. Nic ciekawego. Zobaczymy, jakie tu mamy opcje. Wydawało mi się, że coś się otworzyło. Ale niespecjalnie. W ten sposób jest mniej światła.
Tylko mamy dwie opcje, prawdaż? Ale to się mija z celem, nie? Przydałoby się, żeby to lustro świeciło w jakieś miejsce, które jest niedostępne. Ale mamy tylko dwie opcje. Czyli światło wypada z kamienia, świeci w jedno lustro, to lustro odbija w dwie strony. Obieg zamknięty na razie mamy, tyle wiem. Sprawdźmy to miejsce, w którym Felipa sobie przesiaduje. Może tu też coś będzie. Szukaj dalej. Musi gdzieś tu być. Ta ściana chyba. Weźmy sobie to urządzenie od Keiry, które żeśmy dostali. Ale tego się nie używa jakoś tutaj specjalnie, nie? Wydaje mi się, że z tą ścianą coś jest nie tak. Ale nie ruszę jej w ten sposób. Dobra, rozejrzyjmy się. Echo skanowania mówi. Dziewczyna. Może pod spodem coś? Może jakaś wajcha? Łowcy czarownic? Może Filipy tu szukali, ale... To mi nic nie odsłoni. Też raczej nic nie znajdę ciekawego. No nie za wesoło. Na górze nic mi się nie ujawniło. Tu limit obrotów dosyć szybko się wyczerpał na tych lustrach. Zerknijmy. Skoro Filipa tam tak... chce czegoś szukać zdecydowanie. Wiedźminie? Olender, Filipo. Wydaje mi się, że tamto lustro można by ewentualnie skierować w tę stronę. Może w tą ścianę. Sprawdźmy, może się za wcześnie poddałem. Może tam się jednak uda wejść jakoś. Zobaczę, jakie tu mamy opcje. Nic ciekawego. Dobra, wróćmy do tej pozycji wyjściowej. A więcej świateł to chyba lepiej, nie? Tam, może będzie jakieś przejście tutaj górą. Nie. To jest zamknięte. Tędy się nie dostaniemy. Ale niewątpliwie wydaje mi się, że tam jest jakiś korytarz z tyłu. Spróbujemy go znaleźć. No jest. Cholery, można dostać przez te skalagnity. Skalagnity to te, co z ziemi wyrastają. A skalaktyty to te, co z sufitu. Okej. Sprawdźmy sobie jeszcze to pomieszczenie, zanim pójdę dalej. Nic, po prostu kolejne przejście. Powinienem tędy... Uch! Ty. Przestraszył mnie, po to tu jest, żeby straszyć, nie? No dobra. Cholerne duchy. Poskramiacz, sprawdźmy, co to mi się trafiło. Ojej, plus 15, miecz srebrny. Moc akcji, premia do trafień krytycznych. No nie jest tak dobry jak to, czego używam. Ale też jest dobry moment, żeby naprawić sobie. Jest może, owszem, jest trochę lepszy, ale runy swoje robią, nie?
Trzeba będzie posprzedawać, to wszystko zaczynam dźwigać strasznie dużo. Ha. Dobra, już mam pewną koncepcję. Tam to zgasło. Ojej. Przestawimy każde. Tam i tamto skierujemy tutaj. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Zdaje się, że to było jakieś łagodniejsze wejście. Żadne bestie mi nie próbują przeszkodzić. No te duchy są, co prawda, ale... Jak dobrze wszystko wycyrkluje... Tak jest. No dobra. Kamień słoneczny. No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Nie martw się. Cesarz na pewno znajdzie ci jakieś zajęcie. Przestań dowcipkować i słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne, ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Zbyt wysoko się Filipa ceni, intrygantka. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Z powrotem. No najwyraźniej ona też nie lubi portali, bo... korzysta często z tej sowy. No dobra. Pozostaje nam... przedostać się na... na flotę cesarza. No proszę. Sprawdźmy sobie. Naprawdę potrzebuję odblokować tutaj. No może tutaj bym chciał. Trudno powiedzieć, co ja bym chciał na tym etapie. No wszystko, co mam, działa mi bardzo dobrze. Skoro już tam upiory się na mnie szykują, to i my się przyszykujmy na nie. Yeah.
Irden mi najlepiej działa. Szlak wytrafił. I co, pasku? Cholerny świat. O, wojownicy dzikiego gonu, właściwie duchy wojowników dzikiego gonu. Okej. Okay. Moja jaskółka mnie wyleczy do końca. Zobaczymy, dokąd poprowadzi to wyjście. Okej. Okay. Bardzo często mi się Shadow of Mordor przypomina, kiedy gram Wiedźmina. Też Shadow of Mordor był... Ma zdecydowanie braki w porównaniu do tego. Wyśmienity północny wiatr ma zdecydowanie braki w porównaniu do Wiedźmina, ale gdyby deweloperzy Shadow of Mordor chcieli robić drugą część, to mają się z czego uczyć. Słyszycie te odgłosy? Takie uderzenia, jakby burza, jakby armaty strzelały? Jak byliśmy w takiej jaskini tam wcześniej... O matko! O! Spokojnie, Geralt. To słyszałem te odgłosy. Może to jest właśnie wyjście. Miejsce, do którego chciałem się dostać. Tu jest, co? Sprawdzajmy te pomieszczenia. No, jesteś mój. Potrafią przywalić. Jest i skrzynia ze skarbami, mam nadzieję. Kusza unikatowa. Loaten. Te siodła tutaj leżą u mnie. Strasznie mam dużo siodeł. Naprawdę. Ale nie umywają się do tego. Na razie będę je jeszcze nosił. Proszę bardzo. Kusza. Unikat. Plus 200% siły ataku. Loaten. Ua. Obrażenie od ognia. 16%. No to ci jest kawał dobrej broni. Naprawdę dobrej. Tylko czy mam dobre runy tutaj? Siła ataku. Słabe runy. Najlepsze runy włożyłem... tu. Podpalenie? Podpalenie. Będę musiał kupić więcej run. Bo z tego już nie wyciągnę. Mogę je tylko zniszczyć albo rozebrać ten miecz, a na pewno go nie rozbiorę, bo on zbyt drogo kosztował. Oba koty zastąpione czymś innym. Jakieś tutaj straszne śmieci. No nic, będziemy w mieście, kupimy. Ale trzy runy to koszt około 4000. Ładnie to wygląda. Cały czas słyszę jakieś takie uderzenia. Jakby armaty strzelały, ale jak to możliwe akurat?
Możliwe, że Nilfgaardzczycy zaczęli ostrzał Skellige. Może Kertrolden, ale Kertrolden jest strasznie dobrze ufortyfikowany. Tak, to jest to miejsce, do którego chciałem się dostać wcześniej. Ale nie dało rady, pamiętacie? Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na mapie. Tego miejsca nie odnalazłem. Tutaj ile rzeczy do odkrycia. Zobaczcie, ile jeszcze przygód przed nami. Ale najpierw spróbujemy się dostać na cesarski okręt. I tą czarodziejkę stamtąd wyciągnąć, albo chociaż z nią pogadać. Dotrzemy do wsi. To nie powinno być specjalnie trudne. Tak? Czarni wypłynąć w morze nie dają. Trzeba będzie więcej zwierzyny łapać. Myślę, że mocno tam port zostawili, znaczy w ogóle całe wybrzeże. Ty już tak nie słychać tych strzałów. No dobrze, udajmy się gdzieś bliżej. No to dotarliśmy na wybrzeże Merlinów. I teraz trzeba by się dostać na ten cesarski okręt, co na pewno nie będzie rzeczą prostą. Może z mojego cypla byłoby łatwiej. Zobaczymy. Bo tutaj flota niepokojące odgłosy. Coś tu szkar... Syrena. Oj. Oj, Geralt. Ty to czasami masz pomysły. Taki z ciebie. Dowcipniś. Czekajmy do... prawie do północy. Znalazłem ostatnio przepis na odwar strola. Zdecydowanie by mi się przydał. Tych łajdaków coś chyba trzeba będzie opłynąć, co? Mają szperacze z przodu zainstalowane. Zakładam, że nie będą widzieć wiele więcej. Ander, tu między te statki to bym nie chciał wpłynąć. Zerknijmy. To będę musiał to wpław zrobić, co? Mgła jest na szczęście. Zatopić łódkę! Strzelać! Czekajcie, jestem... Zaraza. No dobra. Spróbujmy sobie poszukać orki. To mi pozwoli pływać. W ten sposób. Cholera, musi być zimno, co? Myślę, że nie będą pod wodę patrzeć. 70 kilka kroków. Powietrza jeszcze mam zapas, więc powinno być ok. To teraz strach się wynurzyć. Nie strzelać! To wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać!
Nie zobaczyli skubańcy. Nie do wiary. Dobra, na tym statku wiedzą. Wiedźmin. Co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Mamy wojnę, jakbyś nie zauważył. Zauważyłem. Dym płonących chat widać z daleka. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringilla Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimertu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łodziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Jeez. A gdzie Yennefer? Niedługo wróci. A wtedy na pewno będzie chciała z tobą porozmawiać. Nie wątpię.